i odrabiam urlopowe zaległości, bo w czasie Pucharu Świata byłem na urlopie w Kudowie, grałem tam w szachy w parku, tak jak Państwo wiecie. To przy okazji zachęcam do zasubskrybowania mojego nowego kanału. Wchodzi się w zakładkę kanały i tam jest taki po prawej stronie kanał. Mam 200, ponad 200 subskrypcji. Zachęcam do. A tu patrzymy, jak gra Magnus Carlsen. A, najbliższy poniedziałek transmisji nie będzie, ponieważ będę na pogrzebie. Dopiero transmisja będzie 11 września, więc proszę się nie denerwować. Carlsen białymi, Iwańczuk czarnymi. Pierwsza partia już w piątej rundzie. Iwańczuk bardzo daleko zaawansował i przeszliśmy do normalnego gambitu hetmańskiego. Jednakże po G3 próba przejścia do partii katalońskiej natknęła się na szach i to jest obrona bogolubowa, aczkolwiek no to jest też jest katalońska, dlatego jak ja uczę katalońskiej, to posunięcie C4, D4 odkładam na później, najpierw roszadę. Szach gońcem na B4 oczywiście nie jest groźny, ale powoduje, że grający musi grać 3-4 dodatkowe warianty, żeby nie zrobić głupstwa. Cel ruchu jest stracić tempo. Proszę bardzo, goniec idzie na E7. Jeszcze raz. Goniec idzie na E7 w dwa ruchy. Zaciągnąwszy gońca białego na D2. Oczywiście, jak ten biały goniec potem pójdzie na F4, to się w tempach wyrówna. Ale to takie małe radości szachiści mają, więc tak grają. A jest jak najbardziej katalońska w tej chwili, aczkolwiek formalnie jest hetmańsko-indyjska. Ja to nawet podmienię, bo się zdenerwowałem. Bogolubow, tam Bogolubow. Zmieniłem indeks, jeżeli ktoś zauważy. Komputery tak nadały, nie rozumiejąc transpozycji. No to potem ci, co komentują, też nie rozumieją. No i gadają takie różne. Mają prawo oczywiście mówić, co chcą. Nie wolno im zabronić mówić. Ale nie ma obowiązku ich słuchać i oglądać. Lecimy dalej. Skoczek BD7. Tu oczywiście mogę podać ciekawostkę, albo ciekawostkę nagram w krótkim. Lecimy. Goniec F4. Roszada H4. Taki dziwny ruch. Dziwny, typowy ruch, który może zrobić zawodnik typu Magnus Carlsen. No on tutaj no, zabezpiecza tego gońca. Niby roszady nie chce i straszy Iwańczuka. Iwańczuk był bardzo twórczym zawodnikiem. Teraz już ma swoje lata. On już ma ponad 50 lat. Doskonale gra w szachy. Kocha też warcaby. Ten przerzucił się na warcaby. Bicie. Zdanie centrum, oddanie centrum nie jest dobrą koncepcją. Białe dostają małe plusy. Mają jednego piona w centrum więcej. Na szachownicy zniknął biały pion C i czarny pion D. Pion D jest bardziej centralnym pionem, więc to jest malutki plusik. Można było teraz iść hetmanem na B6, co specjalnie nie poprawiało. Atak na piona B2 nie był groźny. Przewagi białej nie ma, no jest pozycja równa ze wskazaniem, z minimalnym wskazaniem na białe. H6. Wymiana czarnopolowych gońców jest korzystna dla białych oczywiście, ponieważ tu powstały chroniczne, słabe czarne pola. E4. No, normalny ruch w centrum, chcemy wprowadzić skoczka na C3. Zgoniwszy najpierw konika. Hetman C3. No to dyskusyjne. Moim zdaniem on lepiej stoi na polu E2. No ale gry Carlsena nie można krytykować. On jest mistrzem świata. Ale obróćmy szachownicę i zakombinujmy jak Wasyl Iwanciuk. Proszę bardzo.
Udajemy, że myślimy, a kto myśli, ten nie udaje. Każdemu wolno wybrać. Każdemu wolno wybrać. To prawda, piosenka była każdemu wolno kochać, ale na teksty piosenek nie mam wpływu. Znałem kilku tekściarzy. Sam chciałem układać tekst piosenki, żeby mój uczeń ułożył muzykę, skomponował muzykę. To byśmy powiedział, rzeczywiście byśmy to zrobili, ale byśmy się nie przebili. Nie przebilibyśmy się. No dobra. E5. Doskonałe posunięcie. To ponieważ to jest typowa pozycja. Tak, to Niemcowicz to nazywał piła E6, C6. Ja może się cofnę jeszcze. Piła E6, C6 przeciwko pionkowi D4. Tak to Aaron Niemcowicz nazywał. Więc to jest plan, polega tych, żeby dojść tu lub tu w takim momencie, kiedy biały nie może pchnąć, nie może. A biały chce zagrać D5 w takim momencie, kiedy czarny nie może dwa razy wybić, żeby były przeciążenia. Żeby były przeciążenia. Więc ruch pionem na E5 jest jak najbardziej naturalny. Biały nie może przepchnąć na D5, bo straci piona. Ale to wynika, że z takich ruchów H4, że Carlsen tak debiut zagrał niespecjalnie mocno. To oczywiście on stoi trzy razy na tym pionie, ale z uwagi na to, że tam król jest na jednej linii z hetmanem, to nie bardzo można bić. Wybił, wybił. I powstała, obracamy pozycję, będziemy grali teraz białymi. Powstała typowa pozycja, ja o tym często mówiłem, gdzie białe na jednym skrzydle mają przewagę, a czarne liczebną pionów, a czarne mają na drugim przewagę liczebną pionów z otwartą linią D. Najważniejsza jest linia D, póki co widzimy, linię D opanowały. Proszę bardzo, kombinujemy jak Magnus Carlsen. Łyk Abisynki porany, Abisynka, no to jest cała Abisynia, to jest nie Abisynka. Wstałem od teściowej 2 lata temu, nie, to nie tam dostałem od teściowej. Od teściowej dostałem ten. Ale w nim mam herbatę. Mieszankę herbaty. I cóż my tu widzimy? A czas poleciał. Magnus Carlsen, kto by się spodziewał, postawił wieżę na C1, wygania tego konia. Koń poszedł na bandę i stoi źle. On stoi tam fatalnie. Wychodzi z debiutu. I niespodziewany ruch na tego konisia. Wygląda tak, jakby chciał zabić go i zdeformować pionki przeciwnika. Schował się. A5. Szykuje marsz piona do A6. Goniec bije w 3. No wybił to, wybił. Widzimy, że uwolnił linię D i wymuszone osłabienie czarnych pól. Goniec jest lepszą figurą. Skoczki stoją. Nieszczególnie nie mają punktów oparcia w centrum. Dziwny przerzut wieży. I pion idzie na E5. Białe realizują swoją przewagę liczebną, skuwając figury przeciwnika. Czarny musi się dokładnie bronić. Hetman B3. Goniec D3, widzimy goniec tu atakuje te białe pola i strzałka też pokazuje, jak chce iść, żeby atakować punkt F7. Gra z Carlsenem jest bardzo trudna, bo jak widzimy, on stosuje bardzo głębokie plany gry.
takie trochę w stylu karpowskim. H5. Niewymuszone osłabienie. Skoczek będzie mógł wejść na G5. Widzimy, że pchnął pionka sprzed króla jeszcze jeden do przodu. Wieża E1 obronił. Póki co nie ma walki o linii D. Ponieważ czarny ma słabości. Tu widzimy, jeden pion zafiksował trzy piony przeciwnika. Hetman C2. Przewaga białych jest spora. G6. Kolejny błąd. Kolejne osłabienie pozycji. No, Iwańczuk to jest taki zawodnik, który nie umie grać w stójce. Nerwowy jest, impulsywny i temperament po prostu ma. To nie jest ani wada, to jest kwestia sztywna cecha charakteru i Carlsen to wie. Carlsen jest wybitnym psychologiem szachowym. Żadna profesor psychologii by mu nie pomogła. I dlatego, że Carlsen sam jest psychologiem, to jest gra w te szachy tak jak gra, a nasz Jan Duda psychologiem nie jest i problemów nie rozwiązuje. A pani profesor psychologii dostała dwa oznaczenia państwowe. W żaden sposób pomóc mu nie może, bo nie rozumie problemów psychologii szachowej. No to trochę znał Jaś Przewoźnik, ale on zabrał do grobu świętej pamięci Jaś. Nawet Jasiu, Jasiu, pomodlę się dzisiaj za ciebie, za twoją duszę. Ojejku. No i za duszę. O, przyszłomniało mi się za Jacka Marksa też do świętego Jacka trzeba. Nie wiem, którego patrona miał Jaś Przewoźnik. Bardzo obu lubiłem. Znałem ich blisko 50 lat. Pół wieku. Można było grać od razu G4 pluć, ale widzimy, Carlsen chce wykorzystać związanie i chapnąć pioneczka na H5. I skoczek wchodzi na ten punkt G5, o którym co to mówiłem, że właśnie go Carlsen puścił. Nie, Iwańciuk puścił, idąc pionkiem na H5. Wieża F8 i proszę bardzo, kombinujemy jak Magnus Carlsen. Czas start. Przypominam, że prowadzę szkolenie szachowe we wtorki o 20 przez Skype'a, zajęcia grupowe niskobudżetowe uczę. Czytamy książkę Mój system Niemcowicza. Mein system, Maja systema, jak to woli. A w czwartki teorie kombinacji, motywy, idee, liczenie wariantów takie inne. Uderzył mu E6, uderzył go w najmocniejszy punkt i nagle pozycja się sypie. Skoczek D4 można było próbować takie sztuki, ofiarowałby jakoś. I pozycja czarnego króla rozwalona. Ruch F6 jest kolejnym, jak to mówią tenisiści, niewymuszonym błędem. Kolejny pion poszedł do przodu. I nie dziwmy się, że czarny król jest coraz większym niebezpieczeństwem. Oczywiście Iwańczuk gra doskonale, aczkolwiek trochę z wiekiem gra trochę nonszalancko, a Carlsen gra, aż brakuje słów. Go nie zwrócił, widzimy, patrzy tutaj teraz na to pole G6 osłabione, F5, mag. Słabości pionkowe jak magnes ciągną pionki do przodu. Widzimy, kolejny pion poszedł do przodu i król czarnych robi się nagi.
i nowe szaty mu nie pomogą. Wieża D5, o, taka nerwowa próba, gonić się wraca, jak widzimy, wieża C5, wieża na F5 stoi źle, hetman E3 i teraz jak hetman da szacha z dużej przekątnej, bardzo słabą figurą jest hetman, który blokerem jest kiepskim. Skoczek D5 i spróbujmy zakombinować jak Magnusik. Oczywiście Magnusik stanął technicznie względem konia przeciwnika i po wieża F6 zainteresował się tą wieżą, która mówiłem, że stoi nieszczęśliwie. Wieża dobrze strzela z ostatnimi, biała wieża na A4 stoi nieszczęśliwie też, ale nieszczęścia chodzą parami, jak to mówią przysłowie. W ucho, teraz ta wieża stoi kiepsko. Poleciał ważny pion. Tu pionków jest 2 na 2, pozycja jest kompletnie wygrana. Wieża ta stoi też nieszczęśliwie. Już biały tylko musi wprowadzić do gry wieżę A4 i partia się skończy. W związku z tym w obliczu przegranej, kiedy ranny zwierz wydaje, zagoniony narożnika, wydaje cios na oślep. Tu od razu wygrywało atakę. Od razu wygrywało atakę, czyli pociągnięcie. Magnus Carlsen spokojnie piona wziął. Wieża F5. I proszę bardzo, wykonajmy ostatni ruch jak Magnus Carlsen. Koń tak zwany kończący. Myślę, kochani, że już znaleźliście hetman E4. O. Ten ruch kończy i teraz widać, gdzie wieża idzie. Czarny nie ma jak przeciwdziałać. Nie ma. Nawet gdy tu wieża pójdzie, to obroni, przyjdziemy, zbije. Tu damy szaszka, zbije i wieża wykosi tamte piony, konik będzie kosił. Taka czysta partia w stylu Magnusa Carlsena. Debiut rozegrał tak, jakby to bez pretensji się mówi, ale jednakowoż zmusił przeciwnika do samodzielnej gry. Samodzielna gra jest trudna. Iwańczuk nie umie grać samodzielnie, ale To nie to mam na myśli, ale stwarza problemy przeciwnikowi. Tak jak w debiucie, w grze środkowej, końcówce, zagadka, który mistrz świata stwarzał przeciwnikom problemy w debiucie, w grze środkowej i końcówce. Dziękuję za uwagę.